Witam serdecznie. Widzicie Państwo, jestem ubrana jak cytrynka. Będzie dzisiaj ciasto cytrynowe. Zaraz pokażemy, jak to się robi. Idziemy do roboty. I tak, raz, dwa. Woda się gotowa. Mówią na mnie władzie. O, woda już zagotowała się. Do tego ciasta potrzebne są 4 cytryny. Przelać je wrzątkiem, sparzyć czy coś tam, żeby to było sparzone. Skóreczkę na tej najdrobniejszej tarce tarkować. I tu jest woda z cukrem. Szklanka wody, niepełna szklanka cukru. Jak to się gotuje, to wrzucamy. Tutaj jest sok wyciśnięty z tych 4 cytryn. Dolewamy. I to ma się gotować parę minut, niech się gotuje. Tu jest troszeczkę wody i jedno jajko. I to trzeba wymieszać to jajko. Będziemy robić masę. Dajemy mąki ziemniaczanej, taką czubatą łyżkę. I to mieszamy. Będzie budyń. Dobrze wymieszać, żeby grudek nie był. Nie może być pestek, bo w cieście będzie czuć. Kawałeczki cytrynki są. I to się ma gotować parę minut. Jak potarkowałam kiedyś grubi, to niesmaczne było, bo to były kawałki cytryny. A tak to pyszne, nic nie czuć. Cytrynka się podgotuje, o tak z 5 minut. I taki właśnie krem układamy na gorąco. Ja nie lubię słodkich ciast. Ja dużo cukru nie daję. Tu się daje niby szklankę, ale ja tyle nie daję. Mieszam, mieszam, mieszam i mieszam. Ale nie musiało tak dużo mieszać, niech się gotuje. W życiu ludziom mieszasz też? Zazwyczaj oni dla mnie mieszają. Jak człowiek za dobry, to zawsze kopa w tyłek dostanie. Wlewamy, bo się zaraz mi ta woda wygotuje z tą cytryną. Dużo soku było, więc tak pomału wlewamy i mieszamy, żeby się zrobił krem. O, proszę bardzo. Więc nie, bo tu jest białko i te białko trzeba rozetrzeć i mamy krem. Zaraz budyń będzie gotowy. Cytrynowiec? O, synek z wnuczką przyjechał, to jadło. Ja bardzo lubię, bo to ciasto rzeźwiające takie. Tutaj tą cytrynę, co wyciskuję, to zawsze tak włożę do wody i ten biszkopcik polewam. Ten biszkopcik to 12 jajek. Pyszny biszkopt. Zostawiłam pianę i zagadałam się z synem. Przyszłam, patrzę, piana opadła. O! To wiecie, co ja robiłam? Wczoraj 2 razy i dzisiaj raz. Tą pianą na busie brał. Młodsza jestem? Pełnoletnia na pewno? Maseczki sobie robiłam. A żółtko? 5 żółtek wypiłam. Troszeczkę polejemy. O, i teraz wykładamy masę cytrynową, tylko trzeba wykładać właśnie, jak ona jest gorąca i musi ostygnąć, bo później idzie bita śmietana, skaleretko cytrynową, orzeźwiający cytrynowiec, a jeszcze marysieńka, jakie dobre ciasto, palce lizać, z orzechami. I teraz wygładzimy, tu pestek nie widać. Jak się ręką wyciska, to zawsze pestki. Jak wystygnie, zrobimy dalej. Biszkopt robię w ten sposób, bo mnie nauczył kolega i on jest piekarzem. A mnie nigdy te ciasta biszkoptowe nie wychodziły, tylko drożdżowe. No i on mówi, jak będziesz robić biszkopt, to ubij pianę. To ubiłam pianę z 6 jajek. Jak duże jajka, to wystarczy 5. Do tej piany dodaję 2 żółtka, trochę cukru, 2 żółtka, trochę cukru. I tak mieszam ręką na zmianę. Później mąkę z proszkiem, a na koniec ile jajek, tyle łyżek oleju. Mąki szklankę, proszku do pieczenia łyżeczkę i to delikatnie wymieszam i do pieca i piekę. Pyszny biszkopt, który nauczył mnie piekarz. Darek, pozdrawiam cię, jak mnie oglądasz. Ten mikser dostałam od szwagra, jak byłam w Niemczech, 27 lat temu. W styczniu będzie. 27 lat. Dał mi w prezencie. Nic się nie psuje. To jest Siemens.
Tylko tu troszeczkę już przerwał się kabel, to zawinął. Muszę kupić izolację inną. On chodzi mi prawie każdy dzień. Całą kuchnię zawalę. Witajmy pana, jest galaretko cytrynowo i śnieżka troszkę. Całą kuchnię zawalę. Będę sprzątać, o, sukienka, ręce, wszystko. Teraz na wolnych obrotach. Dodaję śnieżkę, proszku i ładnie. I dodaję cytrynkę, żeby nie była tęga, bo będą grudki. I na nowo wirowanie. I wszystko będzie w cytrynie. Miszko, cytrynko polany, masa cytrynowa i bita śmietana też cytrynowa. Dlatego cytrynowiec. O, masa już jest chłodna. Tu mam ubitą śmietankę, 30. Bita śmietanka w proszku, galaretka cytrynowa, ale jak galaretkę cytrynową gotuję, to ja tylko szklankę w szklance wody, żeby nie była ona rzadka i żeby nie zgęstniała do końca. Jak ubiję tą śmietankę, to dodaję. No i teraz to wykładam. Widzicie, jaka fajna? Sztywna? A jak postoi w lodówce, będzie jeszcze bardziej sztywniejsza. Ona ma smak cytryny. Bo tu jest galaretka cytrynowa. A to ciasto, jak w wojsku gram, zrobiłam, to każda chciała przepis. I nie dostali. I teraz ładnie to rozwałkować. Nie będziemy jeść. To, że tutaj jest, to i tak odejdzie. Od tego papieru. Jak zesztywnieje, to odejdzie. Równomiernie. O, i te dwie małe śmietanki, te z Lidla, to wystarczająco. Albo jedna, ta większa, jak Biedronce, a tam chyba też są małe. No, ale to ciasto nie jest drogie. Makowiec jest droższy. Cytryna nie jest droga. Mąka, cytryna i bita śmietana. Mi się wydaje, że jeszcze to ciasto jest tańsze jak sernik. I teraz przykładam drugim plackiem. Ja go trochę też poleję. Troszeczkę poleję. On się wtedy rozszerzy. Będzie taki równiutki. Tylko nie za wiele. Żeby nie był za mokry. Bo też szkodzi. Tak, gdzie nie gdzie. A resztę witaminki dla dziewczynki. Woda z cytryną, super. Można cukru pudru dodać? Chyba gdzieś mam. Mam. Można cukrem, pudrem. Będzie ładny kolor miał. O. Pieczemy, dziewczyny. Smacznego. Zróbcie, zobaczycie, jakie pyszne. Mięciutkie i kwaśniutkie. A, i panowie na pewno pieką. Zapraszam do wypieku tego ciasta. Palce lizacie.